Adamom. Na wymogi w Facebooka, gdzie trzeba było podać imię i nazwisko w zasadzie. A Wacław Krzywy to wiesz. Kolejna czekaj, kolejna. Spytam o to ten, w takim razie. No ale nie, że to można zdradzać. No. Okej, okay, kolejny odcinek Sąd Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier oczywiście w Łodzi. Tym razem ojciec René. Wacław Krzywy? To jest twoje prawdziwe imię i nazwisko? Tak, to jest moje prawdziwe imię i nazwisko. Okej. Okay. Jak na ciebie wołali w podstawówce Krzywy? Co odpowiedziała twoja dziewczyna, jak po raz pierwszy poszliście do łóżka? Krzywy? Ale Krzywy. Co przygotowałeś na MFK w tym roku? Konkretne pytanie. W zasadzie nic takiego ciekawego. Przywiozłem przy okazji w zasadzie taki album składający się z dwóch części po 24 strony. To było rysowane w Gdańsku przez 24 godziny. Projekt z 2012 i 2013 roku. O, to dawno dzieje. No, dawne albo niedawne. I co teraz? Na to, że antologia wychodzi właśnie, wyszła właśnie w tym roku. 2013, tak? 13, no. Mhm, no. Rocznikowo. Także wcale nie jestem taki spóźniony. To jest tak, bo część ludzi może nie wie, ale właśnie tutaj Duża pewnie nie wie. Opowiedzmy im o tym. Ojciec René to jest artysta, który konsekwentnie tworzy w pewnej tematyce. I ty w swoich komiksach, czy też rysunkach satyrycznych... To moje okopy, z których nie zamierzam wychodzić. Podajmy. Ja wiem, że wcale nie mam zamiaru tu cię przekonywać do tego. Ja po prostu właśnie chcę podsumować tak w kilku słowach, że ty w swoich komiksach, rysunkach satyrycznych szydzisz z tematów tabu, z dewiacji seksualnych... Skąd w ogóle pomysł? Mam wrażenie, że tutaj poniekąd jakaś inspiracja Krampem tutaj, ale to tylko moje wrażenie. To chyba faktycznie jest tylko twoje wrażenie. Okej, wrażenie może być mylne. Ale dobra, jest jakaś, nie wiem, oficjalna historia, skąd to się wzięło? Jakie były początki? Czy najpierw zaczynałeś zupełnie od czegoś innego, a tak później z czasem przeszło właśnie na tą tematykę? Nie, generalnie taka tematyka była od zawsze. Od zawsze... Co ja mogę powiedzieć? Robię to, co mnie interesuje i tyle. No i bardzo dobrze, jesteś w końcu wolnym twórcą i nie jesteś zakleszczony żadnymi klamrami. Jestem z tego dumny. A pytanie takie osobiste. Czy na przykład masz jakiś wydźwięk, że ludzie do ciebie zgłaszają, nie wiem, jakieś instytucje, jakieś radio z Torunia, coś i mówią, że panie, ale to pan tutaj deprawujesz młodzież, to są złe rzeczy, musimy pana zbanować. Znaczy w zasadzie nie, instytucje nie, aczkolwiek... I na Digarcie opublikowałem kiedyś taką pracę, po której dostawałem prywatne wiadomości od jakiejś fanatycznej katoliczki, która groziła... No, że spełni to, co zrobiłeś w komiksie. Niekoniecznie, pozwem jakimś obrazę uczuć religijnych. Do tego stopnia, no to, to w sumie... To nie jest zabawna historia, bo to ci grożą. To jest straszne rzeczy. Grożą. Zaczynam się... cieszyć. Coś się dzieje. Ktoś mnie zauważa. Podobała mi się taka seria tych komiksów, dowcipów, gdzie brałeś postacie z Marvela i Wolverine, który szpony ładuje w cewkę, był... Aha, no tak, to faktycznie było zainspirowane Civil War, czyli Civil Whore, jeśli dobrze wymawia. Całkiem możliwe, że będzie tego więcej. Ja będę trzymał kciuki, żeby było więcej, bo tak wiesz, w tym momencie taka jeszcze komentarz do znanych postaci z komiksów amerykańskich to jak najbardziej fajne. Tak, cieszę się, zwłaszcza, że pojawiła się She-Male Hulk. She-Male Hulk, sorry. She-Male Hulk, tak, takie postaci jeszcze nie były. Bo jak się wpisuje twoje na imię, nazwisko na przykład na jakimś portalu komiksowym, to wyskoczy cała masa po prostu różnych pozycji. Ty faktycznie tyle tych zinów napłodziłeś? Tak, niestety to jest w zasadzie przeszłość, ponieważ trochę tak jakby powiedzieć zestarzałem się, trochę zwolniłem tempo, ale wciąż rysuję. Nie wydaje, ale dużo rysuję. Czy te dziny wciąż są dostępne gdzieś? Ty je masz gdzieś tam u siebie na stryszku, czy w piwni i puszczasz je po ale drogo i tak dalej? To znaczy, mam matrycę, o tak. Jeżeli ktoś jest chętny, to
nie ma problemu. Tak jesteś w stanie na przykład zrobić cały po prostu dorobek, który od początku specjalnie dla jakiegoś klienta, cyk? No tak. No fajnie, bo słuchaj, bo ja ogółem też pytam się dlatego, ponieważ jakby to jest materiał, który nie jest dostępny, nie? Nie wiem, czy to jest materiał, który też publikujesz na blogu, na stronie i tak dalej, ale tutaj jakby pojawia się nieśmiertelny temat internet, czyli czy masz pomysł, żeby na przykład ten materiał publikować w internecie za darmo albo za opłatą? No nie jest to istotne, chodzi o to, czy to, te rzeczy, które już się skończyły, nakład i tak dalej, żeby właśnie puścić je w formie elektronicznej. Ja wiem. Myślę, że nie jest to zły pomysł. Aczkolwiek jestem totalnym lamerem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ktoś musiałby mnie poinstruować. Może coś by z tego wyszło faktycznie. Okej, to w tym momencie apel do wszystkich ludzi. Jeśli ktoś by chciał poinstruować. Jeśli ktoś chce pomóc lamerowi, czekam. Oficjalnie przyznam się, że z lamerem. To nie jest codzienność. Krzywym lamerem. Jeszcze jedno standardowe pytanie wszystkim zadaję. BSMF-ka 25, Wuchta Premier, dużo Premier. I czy z którejś z tych komiksów wywiera na ciebie jakieś takie większe wrażenie? Czy oczekiwałeś jakieś premiery z drżącymi rękoma? Pierwsze co to poszedłeś i kupiłeś i wziąłeś do ręki i przeczytałeś. Dobra, no dobra. Tak, było tego trochę, tak. Między innymi Spust. Spust. Dobra, tak. Wiemy dlaczego. Tak, i kontynuacja La Masacre. La Masacras? Las Masacras, czy coś takiego. Tak, trudno do wymówienia. Coś w tym stylu. Tak. Tylko wydawca umie to wymówić. Tak. To te najbardziej oczekiwane właśnie były. Aha, słyszę. Dzięki. A, no, najważniejsze. Proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć twoje prace w internecie, żeby sobie tam wygooglować i tak dalej. Najprościej by było wpisać po prostu Ojciec René. Chociaż mam też bloga na... teraz proszę się... Będzie czas na śmiech. Tam Luru. Czy jak to tam się mówi? Nie, ale na Digarcie konto mam też ojciecrene.digart.pl. No i tyle w zasadzie. Tam zapraszamy. Dziękuję ci za poświęcony czas. Bardzo mi miło. Również dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był Ojciec René, znany jako... Ojciec René. Albo Wacław Krzywy. Inny pseudonim. W końcu oficjalny, tak? Oficjalny pseudonim. Dzięki.